Trenowałem w większości w domu, sam biłem po workach. Lewy, lewy. Biegaliśmy razem prawie codziennie. Dobrze biegał Andrzej. Zrobiłem dobry wtedy krok, podpisując kontrakt zawodowy i zaczął się wtedy prawdziwy trening. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Z Tomaszem Adamkiem dzisiaj jesteśmy w Kearney, blisko Nowego Jorku. Cześć Tomek. Witam serdecznie. Mistrzu, z Tobą się rozmawiało nieraz o boksie, ale nigdy nie chciałeś się wspominać, tylko zawsze chciałeś mówić o tym, co następne w Twojej karierze. Jak robiliśmy te materiały w Blue Mountain Resort, w Osadzie Śnieżka, jak nagrywaliśmy drogę do PBN-u, to chciałeś mówić o tym rywalu, który będzie zaraz, a nie o tym, co było tam 10 lat temu. Ale teraz sportowa emerytura, to chyba czas wspominać. Znaczy, też człowiek zapomina, bo tyle tych walk się narobiło. No, czasami ktoś tam wspomni o jakimś przeciwniku. Często wspominałem Paula Brixa, bo to były te walki krwawe. No, wiele tych walk było dobrych. Były też porażki. No, ludzie tym żyją. No, to ja to przeżyłem, ja to pamiętam i do końca życia tego nie zapomnę. No, ale... Ale nie siadasz tak czasem z cygarkiem i nie wspominasz? Nie, ja nie jestem ten rozmarzony czy marzyciel. Nie, to jest... Ja jestem tak. Dzisiaj jest to... Okay. Przeżyje człowiek, rano się budzi, znak krzyża, nowy dzień. Nowy dzień coś nowego przynosi, także ja tak żyję. A to, co było, no to mówię, zawsze Bogu dziękuję każdego dnia, w niebo patrząc, to, co się zrobiło w sporcie, bo no nie każdemu się to udaje. Nie każdemu, to chwilę powspominam, jeżeli pozwolisz. I chciałem zacząć od samego początku. Zazwyczaj mówi się o Twoim tacie, jego wypadku i tak dalej, ale chciałem spytać o karierę amatorską. Początek, pamiętasz ten początek, jak przyszedłeś na salę w Żywcu i początek swojej kariery amatorskiej? Czy byłeś utalentowany od początku, czy musiałeś to wszystko zdobywać ciężką pracą? Pamiętam, podobało mi się karate. Oglądałem, bo jakieś były te filmy Kung Fu, Bruce Lee, tak, Bruce Lee, Kung Fu. Chodziłem po domu w piżamie, wziąłem od mamy ze szlafroku pasek, zapinałem się i walczyłem. To czyli od małego we mnie drzymało coś, duch walki. No ale potem przez tych kolegów, Grzesiek z Gilowic, który dzisiaj mieszka w Grecji, mamy do siebie kontakt. Oni trenowali boks w Żywcu. I tak jednego dnia mówiłem, mając 12 lat, ważyłem 30, bodajże 32-35 kilo. Mówię, ja pojadę z nimi, a że miałem po świętej pamięci tacie za darmo bilet taki PKS, mogłem jeździć miejskimi i normalnymi autobusami, no to pojechałem do Żywca na ten pierwszy trening i tak zaczęła się moja przygoda z boksem i wtedy już trener, już świętej pamięci Orlicki, Gawron jeszcze żyje. Mówi, Tomasz, ty masz talent, mówi. No i tak zaczęła się moja przygoda z boksem i te 12 pierwszych walk na pewno wygrałem, potem jedną jakoś chyba przegrałem. No i to... No. Wiesz co, słyszałem takie wspomnienie, kiedyś bodajże trener Jabłoński z Radomia mi opowiadał, że twoje walki jako amatora to nie było tak, że ty wszystkich dominowałeś, tylko często było tak, że już wtedy były krwawe i taka walka, że pokazywałeś charakter wtedy, a niekoniecznie, że byłeś jakoś tam obdarzony czymś, co pozwalało ci ich pokonywać jednym ciosem. No nie, no to byłem młody, wszyscy też byli młodzi, no to biliśmy się, no były i krew z nosa się lała, no ale miałem charakter, no co, krwawy nos to nie znaczy, że trzeba się podawać. Pamiętasz taki pierwszy kryzys swój, który musiałeś przetrwać? Amatorstwie może tak nie było, bo to są, co jednak, to są trzy rundy były wtedy, były trzy rundy, no to tak może nie było, ale ciągnęło mnie do tego sportu i... Czułem, że to będzie moja droga. Mimo to, że nawet kończyłem zawodówkę. Mama chciała mnie, żebym szedł do technikum, żebym poszedł na studia. Byłeś na studiach chyba. Znaczy byłem później, ale jako zaczynając, ona mówi, idź do technikum, wszystko będziesz miał za darmo i dojazd oczywiście bilet za darmo, tam PKS pomoże. A ja mówię, mama nie. Mówi, ja będę się bił. No, mówi, ty się będziesz bił, mówi, no, bo ja byłem taki bardzo malutki, no 30 parę kilo. Nie? No ale tak to było. No i z biegiem tych czasu, miesięcy, lat, co wrosłem w ten boks od Żywca, od Górala Żywiec. Potem już poszedłem do Concordii Knurów
do Jastrzębia, przepraszam, do Jastrzębia, tam walczyłem, Świętej Pamięci Gudra i Świętej Pamięci Rochalski mnie trenowali. Oni przyjechali na jeden turniej właśnie do Żywca i zobaczyli mnie w którejś walce, nie pamiętam w której. Zobaczyli, że mam talent, mówi, i od razu mnie jakby czekali, gdy tylko będzie 18 lat i od razu mnie do Jastrzębia jakby wykupili. Nie wiem, jakie to tam były, to były drobne pieniądze, no wiadomo, to jest amatorstwo. A dlaczego poszedłem do Jastrzębia? Bo byłem na kopalni zatrudniony, miałem kartki, miałem węgiel, mama się cieszyła, bo przywoziłem do domu jedzenie, wszystko, także to były moje te pierwsze te kroki w boksie amatorskim i to bodajże 3 lata byłem zatrudniony na kopalni. Potem poszedłem do Concordii Knurów na rok, z tego co pamiętam. A później była kadra i trener Gortat. Pamiętasz jeszcze Janusza Gortata? Tak, on ze mną tarczował zawsze, bo byłem już wysoki i zawsze trzymał tą tarczę i trzymał tutaj, pamiętam, trzymał zawsze tutaj tą tarczę i lewy, lewy! Wybitny pięściarz. Czy czujesz, że od niego się sporo nauczyłeś? Znaczy, no trenowałem, on był, tam było wielu trenerów wtedy, już nie pamiętam wszystkich. Był przecież, na kadrę jeździł Janusz Przywara z Concordii Knurów. No wielu tam trenerami, z wieloma trenerami miałem kontakt, no i tak się człowiek rozwijał, no, ale to było amatorstwo i wreszcie oczywiście byłem już przed 90, pamiętam, to był 8 rok. Było 2 lata do Sydney i tak to byłem jakby na kadrze, już jeździłem na kadrę i widzieli we mnie jakiś potencjał. No ale przyszła pokusa, Świętej Pamięci Andrzej Gimitruk przyjechał, mówi, słuchaj, jedziemy do Norwegii, Tangsta daje pieniądze, kontrakt zawodowy, pierwsze jakieś większe pieniądze. Mówię, jadę. No i pojechałem z nim do Warszawy, podpisaliśmy. Potem do Norwegii pojechałem, podpisałem ten kontrakt zawodowy i w 1999 roku, gdy polski sport olimpijski się dowiedział, że podpisałem kontrakt, czyli będziemy cię skarżyć o tamto. Za co? Przecież każdy ma wolną wolę, robi to, co chce i drogę, tak? No i tak zaczęła się wtedy moja kariera zawodowa, która trwa do dziś. No właśnie, trwa do dziś, jeszcze może o tym powiemy, ale wiesz co, Andrzej Gmitruk to jest taka postać, która łączy wielu pięściarzy, bo niedawno rozmawiałem z Michałem Cieślakiem, on też właśnie mówi, że to on go znalazł, on mu pomógł przejść na zawodowstwo. Michał Cieślak, wiadomo, walczył niedawno o Mistrzostwo Świata, ciągle taki pięściarz, który w Polsce liczymy, że może coś osiągnie. Andrzej Gmitruk znalazł również i ciebie. Nie żałujesz trochę? Bo to faktycznie zrezygnowałeś tuż przed igrzyskami w Sydney, tak? Może byś tam zdobył jakiś medal. Może. Wiem, że miałeś brązowy medal na Mistrzostwach w Mińsku, tak? Europy, tak. Byłeś mistrzem Polski, więc ten talent już wtedy był. Ale to jest właśnie to, co wspomniałeś. Może. Wiemy, jak dzisiaj jest sędziowanie amatorskie. Trafisz na swojego, czyli miejscowego, gdzie jest, czy Australijczyk, czy no są układy w tym boksie amatorskim. No i mimo to, że jesteś, nawet masz talent, przegrywasz. I myślę, że zrobiłem dobry wtedy krok, podpisując kontrakt zawodowy. I zaczął się wtedy prawdziwy trening, gdy zobaczyłem, wyjeżdżając z Andrzejem, Świętej Pamięci, do Norwegii, trenowaliśmy w Anglii. Kontrakt był pierwszy właśnie z Panos Eliades, z grupą Lennox-Lewis. I tam zobaczyłem pierwszych jakby zawodowych pięściarzy, jak ciężko pracują. No ale mnie ta praca jakby nie to, że odstraszała, bo ja, przecież chłopak z gór, zawsze wiedziałem, że trzeba ciężko pracować, czy to boks, czy inny sport. No i ciężko pracowałem i doszedłem do tego poziomu, co doszedłem. 10 pierwszych walk wygrałeś przed czasem i toczyłeś je chyba głównie, a może tylko za granicą. Właśnie dlatego, że miałeś ten międzynarodowy kontrakt. Tak. Czyli ta kariera od początku była taka międzynarodowa. No tak, wtedy myśleliśmy, że Panos będzie dalej to ciągnął, jednak wszystko się zmieniło. Poszedł chyba wtedy do sądu, z tego co pamiętam, z Lennox coś tam też chodziło o pieniądze. Ta grupa się rozpadła, no i się wrócili do Polski, to był 2002, no i te 3 lata tak w Warszawie trenowałem z Andrzejem, znaczy trenowałem w większości w domu, sam biłem po workach, chodziłem rano, moich spotkach w piwnicy, jak się mówi w Polsce, bo tu u nas się mówi basement. Zawiesiłem worek, zawiesiłem gruszkę, piłkę pod daszkiem i tam codziennie biłem.
po tych workach, jadąc potem na tam 3-4 tygodnie do Andrzeja, do Warszawy, no robiliśmy te gale w Polsce, pierwsze gale. No i wreszcie potem przyszedł czas na wyjazd, bo ja czuję, że stoję w miejscu, no bo jeżeli troszkę masz talentu i trochę inteligencji sportowej, to czujesz, że się nie rozbijasz i ja tak właśnie czułem i mówię: Andrzej, jedziemy do Ameryki. Chicago, Andrzej Gołota. Sparowaliście czy tylko trenowaliście razem? Trenowaliśmy, ja wtedy byłem po ciężkiej wadze, biegaliśmy razem prawie codziennie, dobrze biegał Andrzej, miał na tą wagę, dobrze biegał. Widziałeś ten talent, o którym się mówiło, bo mówi się o nim, że najwięcej pokazał na sali treningowej, a nie w ringu. Czy faktycznie ten talent było widać taki niewiarygodny na sali? Znaczy, tak sparing jak bił się tam, bo Andrzej robi często tak, że jak myśmy przyjeżdżali do gymu, z tego co pamiętam, na 10 godzinę czy 11, 11 miałem trening pierwszy, to on już trenował o 9, żeby nikt nie podglądał. On lubił trenować sam, nie wiem czemu tak robił, ale tak robił. Na raz przyjechaliśmy wcześniej jakoś, bo Andrzej Gimitu chciał podpatrzeć trenera jego, jak tam czy mnie tarczę, wszystko. Oni też razem trenowali przecież w boksie olimpijskim. Tak, tak, no ale to już było zawodostwo i potem Andrzej się raz taki, był bardzo taki zły na to, że żeśmy przyjechali, zobaczyliśmy sparing i tak dalej. No i no to Andrzej takie miał podejście. No ale swoje żeśmy zrobili takie kroki, by pierwsze w Ameryce, no nie było łatwo. 99% bokserów by klęknęło, no bo to ból jest taki, że to się nie da opisać. To nie jest tak, że się dostaniesz lufę, jesteś na podłodze, stajesz, dalej walczysz, tylko to naprawdę boli, nie? Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.